Drezna, to wstrzymamy niemieckie natarcie, które by szło na Berlin. Koniew nie wiedział, że koło Zgorzelca, koło Lubania stoi 20. Dywizja Pancerna von Bortnowskiego, stoi Dywizja Pancerna SS Hermann Göring w Lasach Morzakowskich, schował się 615. Dywizja do zadań specjalnych, a przed nami centralnie 1. Dywizja Grenadierów Pancernych Brandenburg. Wszystko ostrzelani, no tak. 6 lat w boju i nie chcieli się poddawać. Bitwa niesamowicie zażarta. 5 tysięcy naszych zginęło, 10 tysięcy zaginęło teoretycznie i ileś tam tysięcy rannych. Więc około 20 tysięcy, 30% sprzętu. Po niemieckiej stronie tak samo. 20 tysięcy zabitych. I praktycznie rozbity. U nas, ja czytałem, Artur, że 60% czołgów i tam artylerii rozwalili nam. Pokrótce. Pierwszy rzut poszedł na Drezno i doszedł do Drezna. Dwie dywizje piechoty i korpus pancerny doszły do Drezna za szybko. Zrobiła się przerwa między rzekami i w to miejsce weszli Niemcy. I zrobili nam kocioł. Największe straty ponieśliśmy właśnie w tym kotle, bo nie posłuchali rozkazu Świerczewskiego o tym, że mają się cofnąć. To nie stać na środku. Sztab 7 Dywizji i 16 Brygada Pancerna zostały praktycznie wybite w pień. Dowódca 7 Dywizji został zawinięty przez Niemców bagnetami. Zginęło 3 generałów NATO. To się nie zdarza w normalnej bitwie. Dowódca 16 Brygady Pancernej i 2 dowódców piechoty. Ten pomnik Krocki to nie jest koniec bitwy, tylko to jest Dolina Śmierci. Tam 26 punkt piechoty został praktycznie wybity na 75% stanu zginiony. Sytuację uratował Koniew po 6 dniach. Tak, Świerczewski kazał naszemu...